Witajcie w kolejnym odcinku cyklu Kryminalna Małopolska. Na początku zachęcam Was do zasubskrybowania mojego kanału, dzięki czemu będziecie na bieżąco z publikowanymi przeze mnie materiałami i niczego nie przegapicie. Moich podcastów możecie słuchać również na Spotify i Google Podcast, linki zostawiam Wam w opisie. Zachęcam Was także do wspierania mojego kanału. Dzięki czemu możecie przyczynić się do jego rozwoju. Wystarczy, że wciśnięcie przycisk wspieram, który znajduje się bezpośrednio pod filmem. Możecie wówczas wybrać jeden z trzech poziomów wsparcia. Dzisiaj przenosimy się w okolice zakopanego. Był ranek 11 sierpnia 2014 roku. Około 7.32 mężczyzn jadących do pracy znalazło ciało młodego chłopaka. Leżało ono blisko 200 metrów od jezdni, w rejonie tzw. Brzezin, w połowie drogi łączącej Zakopane z Morskim Okiem i Łysą Polaną. Ofiara miała naciągnięty na głowę kaptur i leżała w błocie. Policja szybko przyjęła, że chłopak został zamordowany. Przesłanką było obrażenia głowy. Kim była ofiara i jak doszło do zbrodni? O tym już za chwilę. Policja miała problem z ustaleniem tożsamości ofiary, bowiem ta nie miała przy sobie dokumentów. W ustaleniu, kim był młody chłopak, którego ciało odnaleziono w lesie, pomógł telefon komórkowy. Zamordowanym okazał się 16-letni Marcin Zębu. 10 sierpnia chłopak był na festynie w swojej rodzinnej miejscowości. Odbywały się tam strażackie śpasy, czyli zawody strażackie. Chłopak poszedł na nie ze starszym rodzeństwem. Po godzinie trzeciej ślad po nim zaginął. Nie wrócił do oddalonego o kilkaset metrów domu. Rodzice nie zdążyli zgłosić jego zaginięcia. Marcin miał problemy w szkole albo był człowiekiem bardzo lubianym, uśmiechniętym. Pomagał strażakom, ochotnikom. Swoją przyszłość wiązał z OSP. Dorabiał jako fiakier na gubałówce. Jego zdjęcie pojawiło się na okładce Brawo Sport. Policja sprawdzała różne tropy. Szybko zatrzymała trzech mężczyzn w wieku od 18 do 22 lat. Jednak okazało się, że mają alibi i dlatego zostali zwolnieni. Przebadano też odzież zatrzymanych, na której ujawniono ślady krwi. Badania wykluczyły, że była to krew ofiary. Trzech zatrzymanych mężczyzn wcześniej miał konflikt z prawem. Mieli też zatarg z Marcinem. Policja badała wątek dwóch nieznanych samochodów, które pojawiły się na festynie, a na które zwrócili uwagę świadkowie. Podejrzewano, że ich właściciele mogli mieć związek z zabójstwem. Podczas sekcji zwłok okazało się, że na ciele chłopaka były liczne obrażenia, sińce na nogach i na policzku. Kolejny wątek dotyczył wiadomości na telefonie ofiary. Było to słowo Sasquatch, czyli wielka stopa. Ktoś napisał je o 4:30 Szybko ustalono, że jest to tytuł jednej z piosenek Kajskiuba. W klipie raper biega po lesie i maczetą morduje ludzi. Na miejscu zabójstwa odnaleziono też ślady samochodu. Ponieważ w koło było dużo błota, wiadomo, że auto musiało się ubrudzić. Policja podejrzewała, że sprawca mógł pojechać do myjni. Ten trop okazał się trafiony. Policja zaczęła przeglądać monitoring myjni samochodowych. Około 5 rano 11 sierpnia w mini w Poroninie kamery zarejestrowały mężczyznę, który miał swoje Audi. Kolor samochodu zgadzał się z tym, który opisali uczestnicy festynu. Policjanci bez problemu namierzyli kierowcę. Był nim 22-letni Józef C. z Suchego. Mężczyzna nie był zaskoczony wizytą policjantów. 4 września policja zatrzymała Józefa. Mężczyzna został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące. Przyznał się do winy i złożył obszerne wyjaśnienia. Groziło mu do żywocie. Podejrzany i ofiara nie znali się wcześniej. Znajomi Józefa podkreślali, że był miłym, spokojnym chłopakiem, który nikomu nie wchodził w drogę. Pracował jako hydraulik. Po morderstwie nie dawał po sobie niczego poznać. Nic nie zmieniło się w jego zachowaniu. Po zatrzymaniu sprawcy policja bez trudu odtworzyła przebieg wydarzeń. Śledczy potwierdzili, że Józef nie znał swojej ofiary. Wcześniej podczas festynu podwoził pięć innych osób. Pojechał tam swoim bordowym Audi A4. W bagażniku miał młotek i gumowe rękawiczki. Na festynie się nudził. Odwiózł swojego kolegę z partnerką i dwie przypadkowe dziewczyny. Potem jeszcze mężczyznę, którego niechcący potrącił lusterkiem w ramię. Podobno osób tych nie zabił, bo dobrze mu się z nimi rozmawiało. Jak zeznał, około 3.30, czuł, że kogoś zabije. To miała być jego ostatnia podwózka. Propozycje złożył kilku osobom, ale nie było one zainteresowane. Miał już wracać do domu, kiedy zobaczył szesnastolatka. Ten skorzystał z jego oferty. Usiadł koło kierowcy i zasnął. Szesnastolatek był pod wpływem alkoholu. Józef C. wywiózł go do lasu. Zapali papierosa i wyjął młotek. Potem wyciągnął śpiącego Marcina z samochodu i uderzył młotkiem w tył głowy. Chłopak próbował się osłonić. Otrzymał pięć ciosów. Józef porzucił ciało chłopaka w błocie. Co zdumiewające, po zbrodni prawie miesiąc żył normalnie. Józef nie potrafił wytłumaczyć motywów, jakie nim kierowały. Poddano go badaniom psychiatrycznym, ale biegli nie stwierdzili zaburzeń. Józef tłumaczył, że cierpią na depresję, bo cztery lata wcześniej rzuciła go dziewczyna. Podobno dwukrotnie próbował popełnić samobójstwo. Ojciec mordercy mówił, że jego syn bał się krwi. Józef żałował, że zabił chłopaka. Planował iść na jego pogrzeb, żeby się z nim w myślach pożegnać, jednak ostatecznie tego nie zrobił, bo poszedł do pracy. Być może, gdyby Józef nie został zatrzymany, ofiar byłoby więcej. W mediach pojawiły się informacje, że Józef interesował się życiem Teda Bundy'ego, seryjnego mordercy z USA. Chętnie słuchał amerykańskiego rapera z dlatego właśnie w telefonie komórkowym ofiary zapisał tytuł jednej z piosenek. Śledczy nie potrafili jednoznacznie stwierdzić, czy oskarżony planował dokonać tej zbrodni, czy działał pod wpływem impulsu. Proces został tajniony. Józefowi postawiono zarzut umyślnego pozbawienia życia małoletniego mieszkańca zębu poprzez zadanie kilku ciosów młotkiem w tył głowy. Po pierwszym uderzeniu Marcin stracił życie. Wiadomo, że Józef na pytanie, dlaczego zabił, odpowiedział nie wiem. Prokurator domagał się dożywocia. Jednak Sąd Okręgowy w Nowym Sączu uznał, że okolicznością łagodzącą jest fakt przyznania się oskarżonego do zabójstwa. Ostatecznie mężczyzna skazano na 25 lat pozbawienia wolności. Krakowski Sąd Apelacyjny utrzymał w mocy ten wyrok. Jest on prawomocny. Zgodnie z wyrokiem Józef C. będzie mógł ubiegać się o wcześniejsze warunkowe zwolnienie po odbyciu minimum 20 lat kary. Musi też zapłacić po 20 tysięcy złotych za dość dla każdego z rodziców Marcina. W ostatnim pożegnaniu wzięło udział kilkaset osób. Brali w nim udział także strażacy, z którymi chłopak był związany. Był też przejazd orszaku konnego, bo Marcin kochał konie i się nimi opiekował. Jestem ciekawa, co Wy o tej sprawie. Ja jestem poruszona bezsensowną śmiercią Marcina, który całe życie miał przed sobą. Brak motywu i brutalność sprawcy przerażają. To wszystko, co przygotowałam dla Was na dzisiaj. Jeśli chcecie, żebym nagrywała inne historie, dajcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał. Pod filmem zamieszczam Wam źródła, z których między innymi korzystałam. Jeśli znacie tę sprawę i macie jakieś informacje, o których nie wspomniałam, koniecznie piszcie w komentarzach poniżej. Zapraszam was również na Facebooka Weekendów Małopolsce.pl i na Instagram. Linki zostawiam w opisie. Do usłyszenia w kolejnym podcaście z cyklu Kryminalna Małopolska.